Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu w konkursie Bajka za bajkę pani Krystyna rekomendowała dzieciom piękną książkę Piraci Oceanu Lodowego. To historia dziewczynki, która rusza na pomoc swojej młodszej siostrzyczce, porwanej, podobnie jak setki dzieci wcześniej, przez piratów. Przypominam, piraci potrzebowali w tej historii dzieci do kopalni diamentów. Tylko małe dziecięce ciała były w stanie przecisnąć się w ciasnych korytarzach, a małe dziecięce rączki wydobyć to, o co chodziło piratom, czyli bogactwo. Uspokojeni dobrym zakończeniem książki, zatrzaśniemy okładkę i wtedy zdamy sobie sprawę. Dzieci rzeczywiście kiedyś pracowały i marły w kopalniach. Opowiada o tym książka Katarzyny Nowak, Dzieci rewolucji przemysłowej. Jest to szereg historii i relacji zebranych przez Katarzynę Nowak, opowiadających o tym, kto tak naprawdę budował dobrobyt Europy. Kiedy rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, potrzeba było niesłychanie wielu rąk do pracy w kopalniach i fabrykach. A dzieci zatrudniano nadzwyczaj chętnie, bo były praktycznie bezpłatną, bardzo tanią, bardzo efektywną siłą roboczą. Posłuszne, pracowite, cichutkie, zatrudniane były powszechnie i nikt nie martwił się o warunki, w jakich pracują. Nikt na przykład nie zaprzątał sobie uwagi wiekiem dzieci, które pracują w kopalni. W fabrykach do pracy w przędzalniach trafiały już 5- czy 6-latki. Godzin pracy też im nikt nie liczył. Teoretycznie ich mordercza dniówka wynosiła 12 godzin, ale dzieci pracowały znacznie więcej, po 15, 16, a kiedy wyczerpane zasypiały przy maszynach, nadzorcy budzili je kopniakami i biciem. Były katowane, były głodzone. Kiedy wpadały w tryby maszyn, nikt nie zaprzątał sobie głowy leczeniem ich. Zostawiano je własnemu losowi. Jeżeli przeżyły, to dobrze, jeżeli nie, cóż, po prostu trafiał się nowy transport dzieci z sierocińca. Ale jedna z takich relacji, relacja Roberta Blańko, małego znajdy, który dorósł i był w stanie opowiedzieć o tym, co działo się w fabryce, wstrząsnęła sumieniem Anglików do tego stopnia, że za sprawą jego historii zmieniono prawodawstwo w Anglii i zakazano tak morderczej pracy dzieci. Tej historii wysłuchał też młodziutki pisarz. Nazywał się Charles Dickens, a na podstawie historii Roberta Blańko stworzył postać Olivera Twista, którą znamy do dziś. Dickens zresztą znał ten świat od podszewki, bo kiedy był dzieckiem, sam ciężko pracował w fabryce, a jego rodzina siedziała w więzieniu za długi. Świat ludzkiej nędzy był dosłownie na wyciągnięcie ręki. Płucy buci, sprzedawcy kwiatów, kominiarczycy, dziecięce prostytutki. To wszystko można było skrzętnie omijać wzrokiem, jednocześnie szeroko dyskutując o moralności. Potrzeba było wielu dziennikarskich i pisarskich interwencji, żeby zmienić rzeczywistość. Uwierzycie Państwo, że dopiero w 1908 roku uchwalono Children's Act, czyli ustawę ograniczającą pracę dzieci w tak nieludzkich warunkach? Dla tych, którzy chcieliby przeczytać przejmującą, wstrząsającą książkę Katarzyny Nowak, mamy jej 3 egzemplarze w prezencie. Dla tych 3 osób, które w poniedziałek, 5 sierpnia o 17 przyjdą do księgarni z bajki i odpowiedzą na zadane przeze mnie pytanie, mamy 3 egzemplarze. Pytanie konkursowe brzmi, w którym roku uchwalono Konwencję o prawach dziecka? Trwają wakacje. Myślimy o podróżowaniu. Powiedzcie, z czym wiążą się dla Was podróże? Z wyjazdami do dalekich krajów? Nie musicie wyjeżdżać daleko, żeby zobaczyć coś pięknego. Ta książka, którą dzisiaj dla Was mam, może być inspiracją do wspaniałych podróży po Polsce. To jest atlas, w którym znajdziecie opisy 30 miast, wspaniałych miast, które są tak ciekawe jak Praga, jak Berlin, jak Amsterdam czy Nowy Jork. Nazywają się skromnie Cieszyn, Kazimierz Dolny, Białystok, Gdańsk. Ale
Zapewniam Was, że możecie znaleźć w nich skarby kultury i takie wydarzenia, które poruszą Wasze serce i bardzo ucieszą, kiedy do nich pojedziecie. Czy wiecie, że w wielu z tych miast znajdziecie przysmaki, które zjecie tylko tam i nigdzie indziej? Czy wiecie, że w wielu z nich odbywają się wydarzenia kulturalne, szczególne dla tego miasta? Festiwale, pokazy i takie wydarzenia, których nie ma nigdzie indziej na świecie. Zachęcam Was gorąco, żebyście sięgnęli po ten szczególny atlas, przejrzeli sobie miasto po mieście, najpierw przeczytali i obejrzeli, a potem namówili rodziców na być może niedaleką wyprawę do któregoś z opisywanych przez autorki miast. Poczytajcie i obejrzyjcie rekomendowaną przeze mnie książkę, a ponadto gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału w naszym konkursie Bajka za bajkę. Bardzo proszę, żebyście napisali albo narysowali miasto. Może to być miasto zupełnie realne, takie, w którym już byliście. Może to być miasto, do którego chcielibyście pojechać, ale może to być miasto wyobrażone, wygodne, piękne i ciekawe. Prace przynoście do nas do końca wakacji.